tak naprawdę niewiele wiadomo o tym, gdzie urodził się, ani nawet dokładnie kiedy urodził się Alexander Ford. On sam wielokrotnie mówił o tym, że urodził się w Warszawie. Nie była to prawdziwa informacja, nie jedyne zresztą kłamstwo w jego biografii. Dzisiaj raczej historycy filmu uważają, że urodził się w Kijowie albo w jego okolicach, albo w 1907, albo w 1908 roku. Wokół tego również jest jeszcze spór. Dosyć krótko mieszkał tam. Wraz z rodziną przeprowadził się do Łodzi. To człowiek, który był niezwykle pracowity. Tej pracowitości wymagał też od innych. Niezwykle zdyscyplinowany i taki człowiek, o którym nikt nic nie wiedział, dlatego że on bez przerwy mylił tropy. Nie tylko miał tendencję do tego, by nie przychodzić na umówione spotkania, by przychodzić gdzie indziej albo innej porze, co nie wynikało z zapominalstwa. Alexander Ford jest na froncie wschodnim, jest w Związku Radzieckim, w Armii Merlinga i tam tworzy czołówkę filmową w Dywizji Kościuszkowskiej. Wraca do Polski wraz z radziecką armią i to właśnie z nią dociera do Lublina w 1944 roku i tam z ekipą współpracowników realizuje film, który jest uważany za pierwszy polski powojenny film dokumentalny. Wydawało się, że zna go mnóstwo ludzi. On bardzo dużo czasu spędzał w kawiarniach. To były główne miejsca, gdzie omawiało się kolejne scenariusze, gdzie spotykało się ze scenarzystami, z operatorami, z aktorami. Więc to jest człowiek, którego biografia jest niezwykle enigmatyczna i właściwie ilu rozmówców wśród osób, które go znały, jeśli w ogóle można powiedzieć, że ktoś znał Forda, tylu Fordów. W samych wywiadach Ford o sobie mówił bardzo niewiele, bardzo rzadko wracał do swojej przeszłości, nigdy nie podkreślał swojej tożsamości żydowskiej i znaczna większość reżyserów, w odróżnieniu od producentów, zmieniała nazwiska na takie, by to pochodzenie zacierać, ale i później w okresie powojennym on do swoich korzeni właściwie nie wracał, chyba że powiemy, że wracał w filmach. Filmy tak naprawdę najwięcej mówią o Fordzie, no bo jednak ta tematyka żydowska, później tematyka zagłady w jego filmach nieustannie w różnych wariantach, mniej lub bardziej eksponowana, powraca, więc był to temat, który był na pewno dla niego istotny. No i tematyka społeczna, czyli dotycząca warstwy społecznej, z której się wywodził, co też próbował zacierać, mówiąc na przykład, że był studentem historii sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, co najprawdopodobniej jednak nie było prawdą. Ford jest uznawany powszechnie wówczas za reżysera wybitnego. I taką, właściwie niezależnie od tego, jak będzie go oceniała władza, jak będzie oceniała jego filmy ze względów ideologicznych, to w środowisku on będzie uznawany za człowieka, który ma ogromną wiedzę, ma ogromny warsztat. Więc o Fordzie chyba najwięcej dowiedzieć się można z samych jego filmów i chyba to jest najbliższy prawdy wizerunek.